Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Słuchajcie, poprzedni odcinek był chyba jednym z najważniejszych odcinków dla całej serii tak naprawdę, z tego względu, że oficjalnie jakby powstał zakon asasynów, może jeszcze on się tak nie nazywa, ale tutaj z naszymi towarzyszami zostaliśmy wspólnie wyruchani przez zarówno Cezara, jak i Kleopatrę, dlatego że, tak jak już wcześniej wspominałem, byłem wręcz tego pewien, że kiedy doprowadzimy już ją na tron, co się udało w poprzednim odcinku, po prostu nas porzuci. I człowiek odpowiedzialny za śmierć naszego syna pozostanie ich współpracownikiem, bo jak widzieliście, stanął u boku Cezara, Kleopatry i tak dalej. Miejmy nadzieję, że Apollodoros nam pomoże, bo on jeszcze jest chyba trochę z nami. Chociaż i tak zdradził nas. No tak czy siak, założyliśmy tak naprawdę bractwo, aby służyć w cieniu dla całej ludzkości. No i co? Myślę, że po prostu będziemy kontynuować. Nie będę robił żadnych zadań pobocznych, chociaż mógłbym. Skorpion nie żyje. Potajnos był jednym z najbardziej powściągliwych członków zakonu pradawnych. Zostało brutalne rozwiązanie jedynie w ekstremalnych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że to był mózgiem wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Kemu, a ostatecznie odpowiedzialność spoczywa w znacznej mierze właśnie na nim. Spotkał się z Anubisem po niefortunnej przejażdżce na słoniu, a Szakal, silny, imponujący, atletyczny, oto Septymiusz, modelowy rzymski legionista, służył pod rozkazami Pompejusza podczas wielkiej wojny przeciwko piratom. To już chyba czytaliśmy. Teraz, aha, to już czytaliśmy. Okej. No spoko. Teoretycznie możemy iść zrobić poboczne zadania. Rozpoznanie. No właśnie, chociażby to. Czy ja chcę cisnąć dalej wątek główny? Jalo, chyba lecimy wątek główny. Nie ma co czekać chyba. Chociaż no... Mamy teraz chwilę przerwy. Mam pogadać z Ayo, żeby rozpocząć to zadanie. To ty tu, ziomek, robisz? Zrespił się ktoś mi właśnie na balkonie. Nie ma takiej... Przychodzisz do domu, jakiś człowiek ci się zrespił na balkonie, hello? Nie, dobra. Dwa ostatnie odcinki były pełne fabuły. Zróbmy zadania poboczne, które tutaj mamy. Na przykład przypadkowy filozof, bo to jest dla chyba kuzyna Ai, wydaje mi się. Tak więc chodźmy, zróbmy te dwa zadania, które mieliśmy w Aleksandrii, przyjęte już dawno temu. One są na bardzo niski level, tak więc nie powinno być problemów z ich wykonaniem w teorii. Także właśnie tam się teraz udamy. Zobaczymy, o co dokładnie chodzi. Czy mogę się może gdzieś tam bliżej dostać? No niestety nie mogę. Widzę także, że pojawiło się kolejne gdzieś tam zadanie jeszcze. Także spoko. Ale na razie porobimy sobie właśnie te questy główne. Znaczy poboczne, boże. Głównych właśnie robić nie będziemy. Zaczniemy od tych dwóch, później przyjmiemy tamten trzeci. No i nie wiem, jak to tam się dalej rozwinie. Ja być może jeszcze dzisiaj zobaczę, co będzie dalej. Wy to zobaczycie dopiero za kilka dni, kiedy zaploaduję te odcinki. W ogóle, no generalnie nie wiem, który to jest odcinek, który ja nagrywam. Coś pewnie koło 40. Nawet nie wiem, bo nie mam posegregowanych. Mam wszystko tylko wrzucone w jeden folder. Niedługo będę się tym zajmował, żeby zobaczyć, ile tych odcinków mam. Generalnie dzisiaj, kiedy to nagrywam, został opublikowany odcinek 16. Także, no wiecie, to co wy widzicie, to co ja widzę. W tym 16 odcinku wydaje mi się, że zabiliśmy węża. Z tego co pamiętam, bo dzisiaj pisałem w sumie ten opis. Także wydaje mi się, że zabiliśmy węża. Dobra, dotrzeć na plażę. Dlaczego mam dotrzeć na plażę? Za cholerę nie pamiętam, ale zaraz zobaczymy. Okay, mamy zaś te Phoebeam. Okej, okay, aha, teren śledztwa w taki sposób. Dobra, rozejrzyjmy się, tam kogoś mamy. Zobaczmy, może to on, a nie opuszczasz teren śledztwa. A, tu mamy krew, o, okej. Okay. No spoko, czyżbyśmy mieli też gdzieś jego ciało pod wodą? Bardzo, bardzo możliwe. His wounds bled out in the water. He must have swum away. Okej. Okay. No, mamy krokodyle. Teren śledztwa, nadal teren śledztwa, dobra, tam mamy. Przy tych krokodylach kolejną krew. Mówię, nie pamiętam, kto nam to zdanie zlecił, dlaczego i po co. Tak więc wam nie powiem. I nie mam strzału, muszę sobie strzału uzupełnić, cholera, bo brakuje mi strzał. Dobra, chodźmy, zawalczmy z tymi aligatorami w takim razie. Opuść konflikt, oczywiście. Za chwilę opuszczę konflikt, tylko wpierw zabiję te krokodyle, żeby mnie już tutaj nie napastowały. Powinien mi robić całkiem srogi damage w teorii, bo mam dużo wyższy level. Jakoś to widzę, zbyt szybko nie idzie, ale dobra, okej. Okay. W takim razie zbadajmy tą krew tutaj. The blood leads around the lighthouse. I wonder.
No dobra, mamy ślad krwi. W takim razie prowadzi gdzieś tutaj i dalej w tą stronę. The blood trail leads to this door. I must prepare myself. No mamy tam kogoś. To co, otwieramy? The Phoebe, your mother sent me to find you. Well, that's good. I would have hurt you otherwise. With my mind. I doubt it, little man. Okay. Please help me up. Whoa. Feeling a bit dizzy. I think I lost a lot of blood. Then it is time we get you back to your mother. She will be cross. Ah, fine. Lead on. I have enough strength to leave. Mother sent a warrior to protect me. A philosopher does need a guard. Hey, I'm not your guard. I'm helping your mother. Your badge? The Eye of Horus? It is my Medjai badge. Medjai? Ah, old kingdom. Weren't they killed by the Ptolemies? They forgot one. Would you let me write your story? The last Medjai would be a fantastic tale. Well, what kind of story would you tell, Tefibi? I know. A fable. Want to put even a song? There! Get him! He robbed us! You stole from them? Defend my free will, warrior! I will deal with them. Okej, czy żeby on kogoś okradł? Nie wiem, to jest filozof. Z takimi jest wszystko możliwe, niestety. Filozof mógł dojebać różne dziwne rzeczy. Tak naprawdę. Dobra, okej, nice. Szybka walka. Pomóżmy mu. Chyba. O, jeszcze tutaj ktoś. Dobra, okej. Tak więc jeszcze z panem musimy się zająć. Pobawić, potańczyć. Chodź, zresztą umieraj. Dobra, okej, udało się. Dobra, pogadajmy z nim. The Phoebe, did you leave anything else out of your adventure? Say a crate of drachmas. You wound me, Magi. I am in search of knowledge. And a drachma or two, but never in theft. It looks like there are no others coming, Tefibi. Return to your mother and your studies. Come and see me any time in Alexandria, Magi. I will be a great philosopher. Just you wait. I look forward to it, Tefibi. Aha, czyli po prostu mieliśmy za zadanie pomóc temu człowiekowi na zlecenie jego matki. No i to nam się udało, także spoko. Tyle, więcej nic tu nie mamy, jeśli chodzi o to zadanie. Tak więc zobaczmy kolejne. Gniew poetów. Znajdź i uwolnij aktora. Gdzieś po drugiej stronie miasta. Tutaj też mamy tego, Red Day Daily Questa, też warto zrobić. No, jakieś cycki, jej. Nawet serduszko ma jedno. Dobra, szybko podróż w takim razie. Nieco tam w okolice. No i zobaczymy. W takim razie w ogóle 40 level to jest maksymalny level w tej grze. Jakby ktoś się pytał. Także jak wbijemy ten 40 level, to dobrze by było tych łowców w końcu zabić. Tylko się będą naprzykrzać. Gdzie tu jest zeskok? Tu jest zeskok, tam gdzie wskazuje ręka, okej. Spoko. Tak więc co, mamy do przebiegnięcia 300 metrów i mam uwolnić jakichś aktorów. To jest chyba to zadanie na polecenie kuzyna AI. I w ogóle nie wiem, czy tutaj kuzyna AI nie mieliśmy też w tym naszym, przy tym naszym pierwszym posiedzeniu, powiedzmy, bractwa naszego. Tam też mieliśmy tą, której pomagaliśmy oczyszczać z kłusowników tereny, z tego co widziałem. No szkoda, że Kenso, tak naprawdę nie wiem, co się stało z Kenso, czy Baikyu jednak zabił, tylko myśmy tego nie widzieli. No bo chyba ostatecznie skończyłoby się na tym, żebyśmy ją zabili, wydaje mi się. Właśnie jestem ciekaw, jakby to było, gdybyśmy nie zabili krokodyla jako ostatnią. Bo być może wtedy byłoby trochę inaczej, tak szczerze. Chociaż nie jestem pewien. Ale dobra, czy ten, aha, ten obóz już widzę, mam zrobiony, tak naprawdę starczy, że się tam przekradnę, uwolnię go i wyjdę z nim. Że nawet się nie będę bawił w jakiś dokładny scout, skoro nie potrzebuję. O Boże, pamiętam ten garnizon, on był masakryczny, ale go w końcu zrobiłem. Z tego co ja sam pamiętam. No, ale w Aleksandrii dawno byliśmy, ja sobie przypominam. Wiecie, to jest fajne takie granie i montowanie, tak bardzo później, wiecie, że nagrywam w pizdziet i dopiero montuję. Bo ja sobie przypominam, co się w tej grze działo. Jakby przechodzę ją drugi raz montując po prostu, przypominam sobie wydarzenia, miasta, takie rzeczy. Jak widzicie, jestem tylko na 10 levelu, tak więc, no wiadomo, easy. Tutaj moglibyśmy też pomóc jakimś innym cywilom, ale szczerze to mi się nie chce. A, i wiecie co?
Dajcie mi strzały, gdzieś tu musi być coś ze strzałami. W jakiejś wieży powinno być. Tu jest coś? Come on, trzeba mi strzał. A nie chcę kupować, po co mam marnować kasę? Szkoda, że tu nigdzie... Senu, weź no podleć. Serio, nie mają tutaj nigdzie tego? Do uzupełnienia amunicji po drugiej stronie chyba. Nie, tam też są tylko włócznie. Dobra, tam byśmy coś mieli, aż dosyć daleko. Anyone have any food? Water? Anything? Chodźmy, zbierzmy te strzały, bo brakuje mi. Może tu gdzieś będą strzały? Na tej wieży? Coś, ktoś, coś? Nie? Okej. To idziemy dalej. Tu mamy trochę panów strażników, ale mam nadzieję, że mnie nie zauważał. Wolałbym to zrobić w miarę po cichu. Jednak. Dobra. Okej. I teoretycznie tutaj powinniśmy mieć możliwość uzupełnienia amunicji. Mamy? Mamy. Więc właśnie tego właśnie potrzebowałem. Dobra, ten pan tu idzie, ale to nic. A możemy go jeszcze chyba zabić. Czemu nie? Okej. To już się nie wydaje być trudne. Generalnie. Dobra. Mamy się dosyć gdzieś tam do środka. To co, przejdziemy tędy chyba. Górą na razie. Na razie jeszcze poruszajmy na dachach, nie schodźmy na poziom ulicy. Bo to się może źle skończyć. Chciałem wziąć strzał, bo tutaj jest trochę przeciwników. Mogłem ich po prostu wystrzelać. To by było całkiem skuteczne. Dobra, jeden. Okej. Drugi. Trzeci. Wow, jak ta strzała długo leciała. Dobra, chyba wszyscy. Could do with a bit of food, though. Zaraz jeszcze pomożemy tym tutaj. Przy okazjonalnie rebeliantom, którzy zostali schwytani. Zawsze się przydadzą. Okej. Okay. Dobra, oni zaczną walczyć. Aha, dobra, zaczną walczyć i widzę, że rozpętają alarm. Niestety. Dobra, w takim razie uwolnimy tego aktora. I'll immortalize you in poetry if you get me out of here. Ah, carried to safety. An experience like no other. Will you be still? Dobra, okej. Okay. Nie wiem, jak stąd będzie najszybciej wyjść. I najbezpieczniej. Tam rebelianci będą walczyć, ciągną trochę uwagę. Ah, this reminds me of my youth on stage. I was an excellent sack of grain in my premiere appearance. Dobra, niestety oni nie będą gadać, kiedy będziemy w konflikcie, ale to nic. Dobra, opuść konflikt za chwilę. Powinno mi się to udać. Okej, okay. Porozmawiaj z aktorem. No to odłóżmy go. No i pogadajmy z nim w takim razie. Thank you, but there are two more of us. They escaped. Gennadios, Philakitai seek to kill them. They also took the play and headed toward the palace. If it lands in the wrong hands, Phanos will be in danger. Do you know where the actors hide? They're home, not far from here. Don't worry about me, I'll find my way back to the theater. Okej, czyli mamy jeszcze dwóch do uratowania. Nie chcę nic mówić, ale Gennadios to już nie żyje. Oj, oj, oj. Długo. Czy by jeszcze go nie zastąpili? Nie wiem. Bo już tak z przyzwyczajenia mówią. Okej, uwolnij aktorów. Aha, jednego już widzimy, widzę nawet. Tak bez niczego. Nie muszę tego, widzę, szukać. No spoko. To idziemy na dach. I zaraz ich postaramy się uwolnić. Pytanie, czemu oni są tam, gdzie są. Nie wiem, dobra, nieważne. Przejdziemy po tej lince? Powinniśmy móc przejść. W teorii. Zresztą ona jest cienka jak cholera. Aha, czyli nie damy rady po niej przejść, ponieważ byśmy mogli ewentualnie zjechać w drugą stronę. Dobra. No to w takim razie troszeczkę się będziemy musieli popluskać. Niestety. Ale to nic. Okej, okay, tak więc do góry zapraszam bajek. No i dobra, trochę się przypalimy, wysuszymy. Dobra, gdzie go mamy? Mamy go gdzieś tam w jakimś przybytku, domostwie. Ze strażnikami? Na razie nie. Tutaj? Ktoś?
Nie. To czemu on tutaj siedzi? Nie wiem. Time to go, young poet. Wait. Isn't there supposed to be two of you? Gatanios? He fled and accidentally brought the guards to me. They hunt me like a dog. If you could deal with them, I can return to Phanos and our masterpiece will go on. We'll find that filthy beggar now. Sir, I believe he's an actor. Be calm. You will be out of here quickly. Of course. I will be as silent as... Be still. I think I hear them. Pytanie, czy to tam ci tam? Czy to nie tam ci tam? Perfectly, Phanos time. I have no idea what you speak of. You are a perfect brooding hero. A grand story until the gods smack him down mightily for his temerity. That is not helpful. Oh. Hey. And you die. Dobra, pod kombinacyjne zabójstwo nie siądzie? Dobra, w takim razie musimy ich zabić, w takim rozrachunku by wychodziło, bo to ci tutaj chyba na to by wychodziło. Więc musimy ich zabić. Okej, tak już wykończymy sobie w ten sposób. Nice. Dobra. No to co, już? But such a tragedy this will be. All will be pushed to tears. No dobra, ja mam go odprowadzić tam, gdzie mi pokazuje cel. No to chodźmy w takim razie. No tu mam nim główną ulicę, ale to mam go chyba... Now there is nothing that will stop us from exposing this regime. Thank you, friend. I'm sure Kapanios will find us eventually. He always does. When the danger is past, of course. No dobra, tak więc musimy odzyskać też, widzę, scenariusz skądś tam. Trasę patrolu wiedzie do garnizonu. Dobra. Zobaczmy, tam mamy patrol, któremu mamy odebrać ten scenariusz, tak więc chodźmy. W takim rozrachunku. Nie wiem, gdzie on tam się znajduje, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu z ich zabiciem. Najwyżej postaramy się to zrobić z łuku, także wejdźmy może sobie tutaj na mury. Zawsze będziemy wyżej. Gdzież on jest? Come on. Dobra, nie, my jesteśmy w jakimś strzeżonym terenie i oni są gdzieś dużo niżej. To mnie zastanawia trochę. No dobra, chodźmy tędy w takim razie. Aha, dobra, oni są gdzieś tam jeszcze niżej. Aha, i mam go zabić, tak? Dobra, zabójstwo. To chyba tyle. Okej, okay. Dobra tam, cicho. Ja już stąd uciekam, nie ma mnie tu, aha, czyli on był w arsenale, dobra. Tak właśnie myślałem, że to jakiś taki bardzo strzeżony budynek, ale tam... Nie, nie ma problemu, ja ucieknę stąd. Nie muszę ich zabijać tak naprawdę, niech sobie przeżyją. Dobra, uciekamy. Niech do mnie tam prują z tych strzał, tam mało mi to obchodzi. Mam wrócić do Phanosa. No, zeskoczmy, trochę zaboli, ale... To nic. No i dobra, no come on. Tędy, do góry. Dobra. Tak więc chodźmy i pogadajmy z naszym... Nie wiem kim, kuzynem Ai. Nie wiem, kto to jest dla bajeka, ale dobra. W każdym razie pogadajmy z nim. Yeah. I always spoke highly of your place. She enjoyed my pro-Cleopatra work, my pharaoh lady. Now we can perform this play like true poets. The guards may kill us, but it is an artist's duty to see his vision fulfilled. I will write a play for you someday, Bayek. The Last of the Magi. Oh, no, 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 no. Don't worry. We'll change the names of the main villain, Ptolemy, and the title. We won't die, and the play will go on. No, takie trochę to już nieaktualne, bo w sumie Ptolemeusz nie żyje. Został zjedzony przez krokodyle. No i ten... no i... Kleopatra jest królową tak naprawdę, ale... Kto by się tym przejmował? Mapa świata jest niedostępna, why? Nie wiem. O, ale mam tu kolejne zadanie. No proszę, na 21 level. Trochę... Trochę takie niskie, ale dobra. I chyba znowu od kuzyna Ai, wydaje mi się. No dobra, chodźmy w takim razie i z nim pogadajmy. Na to by wychodziło. Think twice before attacking my poets again. Bayek,
It is finally time to celebrate with my muses. Shouldn't you stay to oversee your actors? We must find time to work on the next play. Bayek, you must come. This celebration better rival my own events in Siwa. No dobra, tak więc mamy go deskortować. This will be an excellent night. Let us hurry. You will be our guest of honor. I remember the celebrations we would have in my house in the better years. Ah, memories. They have become less so of late. These feel like it I suffocate our celebrations. They know nothing of poets. They think they know truth. You know it better. Of course! Truth comes from chaos, not order. Okej, okay, no dobra, w takim razie biegniemy za nim na jakąś ucztę, no to by wychodziło. Z jakiej okazji, panie, z tego wystawienia tej nowej sztuki? No to by wychodziło, no nic, biegniemy za nim, nie wiem jak to daleko będzie. Aha, chyba na konie? Nie, nie na konie. No nic, no to nie pozostaje nam nic innego jak biec. Póki co. Tylko dokąd dobiec mamy? To jest dobre pytanie. I co tu się wydarzy? Zapewne coś złego i będziemy musieli to zło naprawić. Ale zobaczymy, jesteśmy w jakimś pałacu, w którym już byliśmy chyba. A, jesteśmy w Bibliotece Aleksandryjskiej, gdzie w sumie zaczynaliśmy naszą przygodę w Aleksandrii. Tak naprawdę. No dobra, biegniemy za nim dalej, gdzieś naokoło, na tyły. Tutaj, na górę czyżby? Nie. Jeszcze gdzieś dalej? Czemu to żadnych dialogów nie ma? Nie lubię takich ten, bo nie mam o czym za bardzo gadać, a zaraz mi się wetną pewnie w słowo w nieodpowiednim momencie. Co, mamy wbiec do środka? Tak, idziemy do środka Biblioteki Aleksandryjskiej chyba, albo i nie. No kuźwa mać, czemu musisz biegać tak naokoło? Ja pierdzielę. Ciekawie. No idzie teraz niby. Aha, ty na... Dobra, ja se konia zawołam. No to jedziemy na koniu w takim razie. Czy on aż tak długo szukał koni, czy co? Co jest? Co jest nie tak z tym człowiekiem? Nie wiem. No i dobra, jedziemy dalej. W takim razie. Dziwne to jest wszystko, ale no dobra. Czemu musimy dojechać gdzieś na drugi koniec pewnie miasta? I czemu oni o niczym nie gadają, naprawdę? Boże. No nic, trudno. Nie podoba mi się ten quest już. Mam nadzieję, że chociaż jego rozwinięcie będzie jakieś ciekawsze, bo wstęp... Bayek! Gennadios is Philakitai! I should have known those louts would follow us! This is the fool who puts out that traitorous gibberish! Fun to the fool! Dobra, widzę, że chyba będę musiał po prostu ich zestrzelić z łuku. Tylko zmienimy łuk. Dobra, dobra, spokojnie, ziomek. This is the fool who puts out that traitorous gibberish! Jeju, ile ich tu jest? Co ciekawe, nadal bez strzelania headshotów nie zabije ich na hita. No ale dobra, udało się. Dobra, no to jedziemy dalej. No spoko, czyli pewnie będziemy mieli jeszcze kilka takich naszych spotkań z panami gwardzistami, którzy nadal nie wiem czemu nas atakują. No dobra, no bo ten quest tak ma wyglądać. Prepare yourself, Bayek. This is a night you will not forget. It had better live up to the tales that Aya told. This is grand, Phanos. Bayek, come. Enter our very own Elysian fields. Welcome to the land of truth. Phanos, your plays are getting better in age. They are well improved from your previous works. Ever the critic. Thank you, Leda. Which one of the muses am I to you, Phanos? Efterpi, Calliope, Clio, Thalia, Erato? You must pick only one. None! You are more lovely than any of the muses, Ariande. Yes, Phanos! Your name will go down in history, like Aristophanes! Hail! Hail the great poet! And this is it, where the poets of Alexandria find respite. Wait. Do you hear that? Gennadios! His men must have come after us. We will deal with this, Phanos. Come, bring your blade. I will fill my inkwells with the blood of these metrokoites. No, tak więc będziemy musieli jeszcze obronić. Let the gods indulge!
Gennadios sends his regards, Panos. Your treasonous filth is cause for death! No i coś czuję, że długo nie pożyjecie, coś was mało też widzę wysłał. Trzech? Czy mi się wydaje? Nie wiem, możliwe. Chyba tylko trzech. Czy gdzieś jest więcej? Jedzie więcej. Tym razem na koniach. Musimy ich pościągać w głowę. W takim razie. Dobra. No kurde. Sojusznik bliski śmierci. Strzelamy im głowy, będzie najszybciej chyba. Z tego co widzę. Dobra. Nie wiem co tam się dzieje, ale dobra. Ała. Dobra, głowa. Głowa. Tylko, że widzę niezabity. Głowa. Głowa. Głowa i dobitka. Jeju, ale jak to jest piękne, tak szybko ich zabijać. Dobra tam, chodź tu, gin. Gin, żesz. Dobra, teraz ich trochę więcej zezwanie przybyło. Ale to nic. Dobra, wszyscy, nice. W miarę szybko poszło. Pozbieramy sobie z nich loot. No i chodźmy w takim razie za Fanosem do środka. No i możemy dalej chyba świętować. Na to by wychodziło. Are you people safe, Fanos? Metro Coites! They have slayed some of my muses! Drakon, my favorite poet, will live, thankfully. There must be a way to stop them permanently. Bayek, we are blood poets now. This is our chance to bring people to our cause. Whatever it takes to defend freedom. Give me some time. I will talk to my people. Find their strongholds. No spoko. Fajnie, czyli no, bo on jest jednym z członków w sumie naszego zakonu. Nie wiem, czy ta rozmowa może by inaczej wyglądała. W każdym razie mamy dziś kolejnego questa, który nam się odblokował w związku z tym. Boże, wyższe wykształcenie. Cała seria questów. Kocia kołyska. No trochę mamy tego do robienia. Dobra, no to chodźmy zobaczmy to wyższe wykształcenie w pierwszej kolejności. A później zobaczymy jeszcze. A tu mam jakiś tron ciekawy. No spoko. Schodź na dół. Bajek, okej. No i zobaczmy na czym ten quest będzie polegał. Przyjmiemy go już tylko, ale nie wykonamy na razie. I nie wiem, co jeszcze będziemy, ale to już mam nadzieję będzie ostatni, bo to jest chyba dalej z serii związanych z tym kuzynem, Fanosem, tak naprawdę. To powinniśmy wykonać, kiedy jeszcze byliśmy w Aleksandrii pierwszy raz, ale trochę nie pykło, że tak powiem. Tak więc, no robimy to dopiero teraz. Oj, nie chciałem zeskakiwać na dół, ale dobra. To nic. Mamy do przebiegnięcia już tylko 70 metrów. Tak więc chodźmy. No i zobaczmy, o co chodzi w takim razie. O, proszę. No mother, I will be your salvation. No more olives, no more payment to rent a press. Pay attention to what you have in front of you, idiot boy. Not the mirage you see in the distance. But what a mirage, mother. The white linens of a philosopher. And with that, drachmas. Coins would come from the papyrus you lost. Are you sure this is where you lost it? I already told you. The papyrus was taken from me. Just admit that you lost it. It was taken from me, mother. Do not fret. I'll get it back. I only need a small bit of help. Magi, your help is needed again. My idiot son left my offering in his papyrus, which he lost. I cannot sell my oil without giving thanks. I did not lose it. The guards took it. The papyrus is my life, Magi. They go too far, these guards. The papyrus had my notes. Those bastards threw it on a boat. I will look into this, Tefibi. And I will find your offering, little mother. Wyższe wykształcenie, mam odzyskać jakiś papirus. Aha, i to jest gdzieś na łodzi. Gdzieś daleko. No dobra, to cóż, jeszcze zobaczymy tą łódkę. Znajdziemy ją w tym odcinku, zlokalizujemy, myślę, z pomocą senu. W sumie to możemy to zrobić już tak naprawdę stąd. Wydaje mi się. Albo i nie, aha, to jest gdzieś na tamtej wyspie. Czyli musimy tam podpłynąć. Wydaje mi się, że jak tam nawet podpłynę dosyć blisko i wyjdę z gry, bo teraz z gry będę wychodził, to niestety wyrzuci mnie gdzieś znowu na brzegu. Tak więc już myślę, że udamy się tam w kolejnym odcinku. Dalej będziemy robić jeszcze jakieś tutaj poboczne rzeczy w Aleksandrii, a następnie zajmiemy się questem głównym. No i będziemy musieli jakoś dopaść Septymiusza.
No i pytanie, jak to się wszystko rozwinie. Pytanie, co dalej z naszym sojuszem z Kleopatrą, jeszcze zaraz się skończy na tym, że i ją będziemy musieli zatronizować. No ale cóż, zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko potoczy. Tak czy jak w tym odcinku, to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yep.